Marusz Olkiewicz, InTheCage.pl. Znajdujemy się w Warszawie przy okazji oficjalnej ceremonii ważenia przed galą ACA 101, a jest z nami Aslambek Saidov. Witam serdecznie. Witam. No, na początku chciałem oczywiście zapytać nie o Twoje przygotowania, tylko przygotowania Karola. Zawsze masz dużo do powiedzenia. Także no jest to zawodnik, który co walkę to zastanawia się, czy skończy, czy nie skończy, tak się waha, ale cały czas musi, no bo jest dusza wojownika. Jak patrzę na jego przygotowania, to jakbyś ocenił, to jest 30, 20 czy 40-latek na macie? Od dawna już powinien skończyć z tym w ogóle, przede wszystkim, ale cały czas coś tam próbuje, więc niech sobie próbuje, nie? Ale tak naprawdę to sobie daje radę, więc jest okej. Pytaliśmy Karola, co sądzi o walkach na gołe pięści. On powiedział, że super, że jakby jest zainteresowany i myśli o tym, jak ty oceniasz w ogóle taki pomysł walki na gołe pięści. W ogóle inna formuła, czy boks na gołe pięści, czy MMA na gołe pięści. No, jest tych organizacji parę, w Polsce też jedna startuje w styczniu, może będzie też tego więcej. Jak ty oceniasz taki pomysł i w ogóle rozwój MMA w tę stronę, bo teraz to dość gorący temat. Jest dość gorący temat, słyszałem, że coś w Polsce mają robić, ale nie jestem za tym, więc trochę ja to nie za bardzo. Myślisz, że ze względu na kontuzję, czy po prostu, że to już nie zwiąże się do końca z taką czystą rywalizacją sportową, no bo mówi, że trochę od tego to się wszystko wzięło. Może od tego to wszystko się wzięło, ale wiesz, jak mamy teraz wrócić do tego, że bez rękawic, bez napierśników, same na gołopięcie, to trochę tak inaczej to wygląda. I chodzi też o kontuzję. Wiadomo, jak gołą pięścią dostaniesz, to gdzieś te traumy zostają, więc ja jestem przeciwny temu. Więc wróćmy do ACA. No tutaj już gołe pięści nie są, chociaż no wiadomo, rękawice też duże nie są, ale super sportowa karta. No jak zawsze ACA staje na wysokości zadania, ponownie odwiedza Warszawę, trochę mniejszy obiekt, no ale prawdopodobnie będzie komplet. Myślę, że faktycznie jeszcze na stricte sportową rozpiskę od góry do dołu Warszawa czy w ogóle Polska nie jest gotowa w wykonaniu ACA, że trzeba było jednak z tego Torwaru zeskoczyć do EXPO? Wiesz co? Jeżeli chodzi o samą kartę, ja myślę, że powinno przyjść dużo ludzi, musi być pełna hala, nie? Czy w Torwarze chyba jest więcej, tak? Tak, no około 6 tysięcy, zależy jak się ustawi. No to nie wiem, nie? Powinni były przyjść ludzie, jak nawet byłby to gala w Torwarze, ale różnie to było, więc myślę, że EXPO, tak? Też będzie na 3000 chyba, tak? Tak, około 3000. No, około 3000, też jest ok. Jest TVP Sport, telewizja sportowa, no tutaj już oglądalności naprawdę wchodzą w taką, nie decydującą fazę, no ale to już jest konkurencja duża dla Polsatu Sport. Wiele osób twierdzi, że oglądalności nawet są wyższe poszczególnych, na to już trzeba byłoby to mierzyć. Czy Ciebie cieszy, że to będzie karta główna, że będziesz mógł się zaprezentować i czy to ma to też wpływ jakoś na sponsorów i jest większe zainteresowanie dzięki temu, że to będzie w takiej telewizji ogólnodostępnej tak naprawdę, no bo dostępny na telewizji, na paśmie telewizji naziemnej. No właśnie o to chodzi. To nie trzeba mieć jakieś nie trzeba wykupywać takich Polsat Sport, tylko tutaj jest otwarte, nie? TVP Sport. Więc jest to bardzo fajne pod kątem dla widzów, którzy nie każdy może przyjechać i nie każdy ma tą telewizję. Nie? Więc jest to bardzo fajne pod kątem sponsorów. Wiadomo, gdzieś tam w przyszłości to jest bardzo duży krok do przodu, najbardziej dla zawodników. Powiedz parę słów o tych przygotowaniach. Coś zmieniałeś, coś udoskonalałeś, ściągałeś sparring partnerów, którzy mieli imitować twojego jutrzejszego rywala, czy jakby po staremu i z tą ekipą co zawsze? Wszystko po staremu. Mamy u siebie w klubie bardzo duży sparring partnerów, którzy podobnie tam, nie że może podobnie walczą, ale zawsze się dostosują, więc u siebie na miejscu w Olsztynie nic nie zmieniamy, tylko co jakieś elementy może dodajemy. Cały czas tak samo to wygląda. No, o Karolu już rozmawialiśmy, a o Adriana chciałbym zapytać. No, jego wywiad mocno rozżalony, mocno impulsywny ten wywiad po walce z Danielem Rutkowskim. No, walka była taka jaka była. No, fani MMA na pewno byli zadowoleni, ale mocno techniczna walka. Mogła się oczywiście podobać fanatykom tego sportu, no, ale Adrian nie był zadowolony. Nie podobało mu się to, jakim fortelem Daniel wygrał ten pojedynek. No wiadomo, zapasy to jest kluczowy aspekt w MMA, bez tego się nie da. Jak myślisz, czy wy jesteście w Arachionie z Adriana zrobić w pół roku przeciwwagę dla Daniela? No bo umówmy się, że nie ma dużo czasu, a Daniel wie jak to wygrać i jest duża szansa, że jednak będzie szedł dalej w to samo. I jak to zrobić, żeby Adrian utrzymał walkę w stójce chociaż przez 3 z 5 rund? Właśnie tu chodzi o to, że Daniel wie co on ma robić, to co on zrobił, a Adrian też wie już co on ma zrobić, co ma poprawić. Więc Adrian myślę, że ma duże szanse w tej walce rewanżowej. Jeżeli chodzi o jego wywiad po walce, no to wiadomo, no, był trochę rozczarowany, przegrał, walka nie przebiegała tak, jakby on chciał w stójce, to wiadomo, to on jest bardziej stójkowy. Dla niego to nie za bardzo to wyglądała walka, ale dla przeciwnika zrobił tyle, co musiał wygrać, więc tak to wygląda, ale jest szansa, na pewno jest szansa. Myślę, że Adrian jest w stanie poprawić duże rzeczy. I na koniec o Mamele oczywiście chciałbym zapytać. 4 tygodnie do walki. Nie chcę mówić wielki powrót, bo emerytura była bardzo krótka. No więc jak ten emeryt się rusza, w jakiej jest formie i czy jest ten ogień? No bo wszyscy czekają i już nie jest to takie, nie jest to w ogóle oczywiste. Jest 50/50 trochę ta walka ze Scottem. Waga tak naprawdę półśrednia, no bo ten kilogram nie robi różnicy, doskonale o tym wiemy. Więc w jakiej formie jest Khalidów? Mamele jest w bardzo dobrej formie. Przede wszystkim on nie musiał jakoś specjalną formę robić, bo on cały czas był na cele, cały czas trenował. Pomagał nam, pomagał, wcześniej chłopakom pomagał, więc on codziennie trenował. On więcej chyba trenował niż ja. Ma duże szanse, to wiadomo. Ja jestem pewny, jak zawalczy, jak wyjdzie i będzie grała głową dobrze, wszystko będzie ok, to on tam zrobi swoje. Myślę, że no, tak jak ty mówisz, 50/50, zawsze jest to 50/50, ale ja uważam, że mamy tam sobie da radę spokojnie. Jeszcze o ciebie chciałem zapytać, no wiem, że chciałby się sprawdzić z Roberto Soldićem. Myśleliście, jak to zrobić, jak to wykombinować? No KSW go nie puści, a gadaj z Bajsangurem, może być na jedną walkę do Roberto wrzucił, no bo wiem, że chciałbyś się z nimi zmierzyć, sprawdzić, no ale ciężko was jakby zestawić w którejś organizacji. Współpracy między tymi organizacjami nie ma, ale myślisz, że kiedyś będziesz miał taką okazję, taką szansę? Tak jak mówiłeś, to jedyną opcją jest, któryś może przejść do którejś ligi, nie? Czy ja do KSW, czy Soldić do ACA. Wszystko jest możliwe, nie mówię nie, możliwe, że jeszcze zawalczy KSW, także zobaczymy. Dobrze, no Aslan, nim KSW, nim pasy, no to jeszcze jutrzejsza walka, także co czekamy. Jakbyś mógł na koniec zaprosić widzów też, naszych, twoich fanów, naszych widzów i widzów TVP Sport, żeby oglądali, no bo duże MMA przechodzi do telewizji polskiej po raz kolejny. Tak jest, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich fanów MMA, sztuki walk przed telewizorami, na osobiście, żeby były na galę, więc zapraszam wszystkich. Nie? Będzie się działo, będą duże walki, fajne walki, dużo walk fajnych, kibicujcie swoim, więc będzie się działo, zapraszamy. Tak jest, ja również zapraszam, 21:05, karta główna, Aslambek Saidov oczywiście na miejscu, także to dziękujemy i czekamy na jutro na grzmoty. Dziękuję bardzo. Dzięki.